Witajcie, witajcie w nowym vlogu. Kontynuujemy poprzedni odcinek, gdzie oglądaliśmy mieszkanie bardzo blisko tutaj miejsca, w którym się znajduje, a znajduje się obecnie przy Food Marcie, sklepie, który podobno jest wyposażony bardziej pod klientów z Europy, pod białych ludzi, którzy lubią europejskie produkty. Nie byłem jeszcze w tym sklepie, przejeżdżałem koło niego milion razy, ale jeszcze nigdy w tym sklepie nie byłem. Już właśnie wchodzę do środka i zobaczę, jak ten sklep wygląda i jakie produkty można tutaj znaleźć i sobie kupić. Także już wchodzę do środka. Na starcie to uderzyła mnie klimatyzacja bardzo mocno. I zimno, mróz bijący ze sklepu. Na dworze standardowo bardzo gorąco, a tutaj bardzo zimno. Dziemy taki malinowy za 170 batów. 170 batów? Tak. Wow, to prawie 20 zł. Ja bym bardzo chciała, jest malinowy. 20 zł za drzem to chyba trochę drogo. Drzem. Na chleb. Tam mamy herbaty, na tamtej półce. Tutaj mamy chleby testowe, które są dostępne akurat wszędzie. Tutaj mamy polewy czekoladowe za 68 batów. No okej. Okay. O, takie bułki. Tylko tu parówek nie ma dobrych. Chyba, że w tym sklepie będą. Tutaj jakieś miody. Dobra. 30 gram za 30 batów, wcale nie tak dużo jakoś, co nie? Mhm. Idę zobaczyć też na te chleby. Jest coś ciekawego? Nie, są jakieś takie bagietki. Mhm. Ja wiem, czy my chcemy takie coś? Nie wiem, czy my chcemy takie coś. Tutaj bagietki, tutaj chleby. O, nawet taki jakiś ziarnisty chleb. Wow. O, tutaj normalnie, patrz, tutaj wygląda chleb jak z Polski totalnie. Pokrojony, na pół jeszcze przedzielony, kromeczki porobione. No, taki. O, i tutaj też taki. O, pół chleba 10 zł. Bardzo drogo. Tak ładnie wygląda. No, ten wygląda ładnie, no. Tylko czerstwy taki trochę. Tak? Znaczy taki twardy, nie wiem, może nie czerstwy, ale też 90. Po czesku czerstwy oznacza świeży. Tutaj jakieś kanapki takie porobione. Gotowe. Z jakimiś kotletami w środku. Duże dość ciastka za 12 batów, czyli za złotówkę? 12 batów to złoty 30. Złoty 30 za ciastka takie. Już duże. Które wybrałeś? Żadne. Które? Żadne. Które? To z tym czekoladą. To? Ej, wyrzuć to z tego koszyka. Wyrzuć to z tego koszyka. O, tutaj też są takie chleby jak w Polsce. Jak najbardziej. O, tutaj z jakimś takim czarnym sezamem. Nie no, w sumie chlebów duży wybór. Widziałeś te tutaj po lewej stronie? Tutaj jakieś sałatki dziwne z jajkiem, z awokado chyba, z ziemniakami. Jakieś takie ala warzywne takie. Taka jarzynowa polska, tylko trochę inaczej skonstruowana. Tutaj z marchewką. A tutaj standardowe rzeczy, które można znaleźć w sumie w każdym sklepie. Cukier ogólnie, różne rodzaje, stevia i inne produkty. Słodkie, słodzące, może raczej tak. No. Patrzcie, to jest dżem za 45. O, widziałaś? Dżem za 45 batów, 5 zł za ser truskawkowy. No, dżem, a nie za 169. Nie ser truskawkowy, no. Dżem truskawkowy, nie ser. Kto by tu ser truskawkowy jadł? No, patrz, a to będzie słodkie? Oj, będzie słodkie z samego cukru zrobione, palmowego. Co to jest? O, tutaj są tanie rzeczy, po 18 batów. Tutaj po stówce, to jakieś podróbki Nutelli, czy coś w tym stylu, za 150. I taka wielka Nutella za 443 baty, wow. Tutaj taka w miarę normalny słoiczek, 258, czyli z jakieś 28 zł za takie 350 gram Nutelli. No, ciekawe. Ej, ale wiecie, że my będziemy musieli to nosić, a jesteśmy daleko od domu? A, zjemy? A, takie rzeczy. Wszędzie są po 75 takie kawałki, takie tarty, a tutaj jest za 100, ale to jest taka tarta z malinami. Maliny, nie truskawki, maliny. Co my tu jeszcze teraz mamy? Tutaj mamy papiery toaletowe, ręczniki papierowe, tam też jakaś chemia. O, tutaj nawet dla kotów i psów jakieś jedzenie, karmy. Więc jakby ktoś potrzebował, to sobie może tu w Food Marcie kupić.
różnego rodzaju orzechy, pistacje. Co? To są fejki, tylko są po 1000 batów i 700. Mhm. To jest jakiś but. Za 400 gram to masz 445. Mhm. 400 gram jakiegoś tego ciasta. 445 batów. No to jakieś dziwne, nie wiem, nie znam tego oznaczenia. Półtorej, nie wiem czego, LBS, 780 batów. 400 gram, to które może mieć 400? To może mieć 400? Nie wiem, nie wiem, nie wiem. To na pewno nie 400, ale na przykład to czekoladowe, albo to... Nie wiem. Chciałabym takie na urodziny. Tu jakieś soki różne. Tu mamy jakiś nabiał. Tutaj to nawet nie wiem, co mamy. Jakieś chyba gotowe dania w puszce. Tutaj też jakieś soki, soczki i przeróżne rzeczy do picia. I soki do wody. Tutaj soki w kartonie. O, tutaj nawet sok w kartonie z aloesu. Kokosowe jakieś. Jabłkowe. 100% jabłkowy sok. Ciekawe. 60 batów to coś było za tanio. Nie wiem, czy tyle. 67. No to... Dobre ceny, można powiedzieć, jak na Tajlandię. Tutaj też różne są ceny różnych soków. Co? To jest taki sok, którego Tipko? No nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie pamiętam. Coś chciałaś, Dorka, powiedzieć? Nie. Coś mi się wydawało, że coś chciałaś powiedzieć. Nie. Oliwy. 400 batów za taką oliwę. Półlitrową. Extra virgin, którą pijemy, ale mi się wydaje, że gdzieś ją kupowaliśmy za 350, ale już nie pamiętam, czy na pewno po tyle. Tutaj tuńczyki i jakieś inne ryby oraz makarony. I jakieś gotowe zupki w kubeczkach. Mleka, kakao. O, jakieś masło, margaryna. Co tam? Widziałeś coś jeszcze ciekawego? Nie, dużo ludzi tylko widziałam. Straszne zamieszanie to jest. Ja mam pytanie. 52 baty za kilo cebuli to dużo? 52 baty za kilo? No. Chyba nie. Jakoś tak w miarę normalnie. O, ocet. 184, to tanio. Wszędzie jest po 300, po 200. Mhm. O, to ocet akurat tani się trafił. Znaczy tani, jak na Tajlandię. W Polsce są tańsze akurat te octy. Olej średnio kosztuje około 10 zł, ale tu jest nawet jakiś za 52 baty litrowy olej, ale co to za olej, nie wiem. 6 zł za litr tego oleju. Ja bym się bał na nim smażyć. Co? 159 za ten duży słoik. A to tu tyle samo. Aha. Identyko. Owoce. Ładne papaje. 78 batów za kilogram. Nie znam ceny papaji ogólnie, jaka jest, więc nie wiem, czy to jest duża, czy mała cena. Pomidory. 135 batów za kilogram. Cebula, tak jak Emi mówiła, 52 baty za kilogram. Ogórki, ziemniaki, marchewka. Po 50 batów, takie pudełeczko, nie wiem, tam 200 gram, czy nawet? Może. Maliny, zrobiłem. Nie wiem, tam nawet były. Chodź, ubrań sobie tam. Pompki. Zupa dyniowa. O, kiwi. 4 kiwi, ale nie wiem, ile kosztują. Nie widzę. Nie ma ceny. Truskawki. A, są maliny. To pewnie gdzieś tam te ceny są poprzyklejane od spodu. Ja mam jedną rękę. Nie jestem w stanie tego sprawdzić. Oliwki. 240 batów, ale za taki ogromny słoik. To chyba nie tak dużo. Oj, nie wiem, bo bardzo dużo ludzi. Nie jestem w stanie się tam dalej przecisnąć. Co tam dalej jest? O, 177 batów. Ale dość taki duży. No, tak podobne ceny. Ketchupy. Uważaj, Dorka, na moją rękę. Jajka w normalnych w miarę cenach, a nawet dość taka duża cena, ale też duże jajka. Tutaj
makarony i jakieś, no, sosy do makaronów. No, takie osiedlowe, no. No. Nie wiem. Co to za ryż? Jakiś taki dziwny. Tutaj jakieś kawałki mięsa, wołowiny, 150 batów, takie steki. Piersi z kurczaka 66 batów, a za kilo 125. No to w Go Wholesale kupowaliśmy ostatnio 66 batów za kilo, a tutaj jest 100% drożej, 125 batów. No ale to trzeba jechać do Go Wholesale. Wiadomo, że zawsze takie pakowane rzeczy już na tacach są trochę droższe niż te, które leżą luzem do nałożenia sobie samemu i do woreczka do spakowania. No ale 100% to jednak trochę dużo różnicy. Ile kosztują takie dwa plastry szynki? Dwa plastry szynki. Jaki niech to będzie 100 batów. 52. Ile? 53. No. To nawet. Pamiętasz, to mi mówił, że jak te beluki to się nazywają właśnie te takie parówki, że niby lepsze? A ja wiem. To są sosy, czy to są właśnie te beluki? Nie pamiętam już. I co mówię do hot dogu? To są całe sysy hot dogs. Sysy hot dogs. Nie są z dogów. Nie są z dogów? Może właśnie z doga? No, parówki. Spory wybór parówek. Boczek. Tutaj jakieś kiełbasy. Tutaj coś. Salami, nie salami. Jakieś inne szynki. O, makrela nawet jest. Taka normalna, no. Wędzona? No, taka wędzona, jak w Polsce. 190, za dobre. 20 zł za makrele. Dajcie znać w komentarzach, po ile teraz makrela w Polsce. Taka wędzona. A to co to? Nie wiem, ale pasztet to ja już bym tak zjadł, jakiś dobry pasztet. Tutaj nie ma w ogóle pasztetów w Tajlandii. Przydałaby się jakaś maszynka i samemu sobie zrobić. Żabu, po co ci leje? Ej, są lody z mojego pika. Dobre są. 100 batów za 100 ml. Za te 354. Mhm. Takie malutkie lody, 100 ml, 11 zł, a za takie troszkę większe, ale też w sumie całkiem małe, że sam bym go zjadł, 350 batów, czyli jakieś 38 zł, ale są to bardzo tutaj popularne te lody, może popularne, no bardzo takie uchodzące za no, jedne z lepszych, że tak powiem. Są to lody z hotelu Mövenpick i ten hotel jest pięciogwiazdkowy i ogólnie bardzo drogi i znajduje się na Jomtien i dlatego, że właśnie są z takiego ekskluzywnego hotelu, to są właśnie takie drogie. Ale w sumie ich jeszcze nie jadłem, nie jestem w stanie powiedzieć, czy są smaczne, czy nie. Co? No to przyprawa chyba dobra. O, frytki z przyprawą taką, tak? Mhm. Ale jestem już głodny. Ja też, idź tak lewo. No właśnie, już jest pora kolacji naszej. Tak koło 17 jemy kolację. No i dlatego mój brzuszek już się odzywa. Ty nie chcieli bułki, bo ja sobie chciałam tylko jedną taką małą bułeczkę. Nie, nie, ja to co najwyżej gryzę. Ja mam ochotę na coś normalnego do zjedzenia. To tu worki na śmieci, jakieś szczotki. To jest takie coś do wanny, żeby sobie przyczepić na ten, na prysznic. Ściereczki, rękawiczki. Ściereczki takie mięciutkie, dotknij sobie. A, że w tamtą stronę? Się ciągnie jeszcze? Tutaj mamy proszki, płyny do płukania, prania, żelki, słodycze, wody, kole, napoje, szłepsy, wszystko, Fanta, jakie wyposażenie. Są jakieś ciekawe piwa? W sumie są. Za zero to jest drogo, nie? San Miguel zero, myśmy za 40 kupowali. No, ale patrz na to. Tutaj są piwa takie 0,33. 205 batów, 22 zł za... jakieś skądś, nie wiem, ale drogie, ale drogie. 22 zł za takie piwko. San Miguel Zero w 7-Eleven kosztuje 40 batów. Tutaj 51. Paulaner Zero, wow, 167 batów, czyli z jakieś 18 zł za pół litra Paulanera bez alkoholu. Jacie, jakie ceny. Singa 41 batów, no to ok, normalna cena. Lio 38 normalna, Chang 38, no to nawet chyba 2 baty taniej niż w 7-Eleven. No, tutaj Chang też po 39 w butelce. No to akurat te
piwka były tańsze, ale te inne to bardzo drogie. I słodkości. 165 batów za takie ciasteczka. Ciasteczka są akurat bardzo dobre. No ale cena 18 zł. Całkiem droga. Całkiem wysoka. Snickers 23 baty, 2,50. Tylko za takiego 35-gramowego. O, tutaj jest taki normalny Snickers. 34 baty, 51 gram. To jest jakieś 3,70 mniej więcej. Za normalnego Snickersa. Ferrero Rocher 100 batów, czyli 11 zł. Tutaj piwka, tutaj jakieś winka. Soju tańsze. No i powiem ci, że Chang po 39 to chyba 1 bat taniej niż w 7-Eleven. W 7-Eleven chyba po 40 batów. Jack Daniel's Gentleman 1589 batów. To mamy jakieś 170-80 zł. A nie pamiętam, po ile był w Go Wholesale. Ale patrz, Hong Tong 159 batów. To 9 batów drożej niż w 7-Eleven. A Samsung 165 batów. A ja nie wiem, czy on nie kosztuje 150 też w Sevenie. No nie wiem też. A Jim Beam, powiedzmy, o, Jim Beam jest. Jim Beam 07 720 batów. To też chyba jest drożej, bo gdzieś tam normalnie chyba 699, coś mi się tak kojarzy. Czyli jakieś ponad 2 zł drożej. No niedużo, no ale... No. Ale no wybór jest duży. Wybór alkoholi jest duży. Regency 379 to taką małą. Kurczę, też drogo. O, patrzcie się na to. Od 20 do 21 lipca nie wolno sprzedawać alkoholu w Tajlandii. Czyli takie info, bo jest święto. Święto Buddy. I nie wolno sprzedawać alkoholi. Czyli co, 2 dni bez sprzedaży alkoholi? No. Wow. Jest święto. I nie wolno sprzedawać alkoholi. Kurde, ile tutaj jest wyboru, ile szampanów. Szampanów cała półka, cały regał. Tutaj win też, ogromny regał win. Film na pewno na kanale będzie po 21, więc info będzie już akurat nieaktualne, no ale sorki. Przynajmniej dla tych osób, którzy z Polski oglądają, to... Taka informacja, że w Tajlandii są dni, kiedy nie sprzedaje się alkoholu. Czyli jest to takie dość wyjątkowe, bo w Polsce takich dni nie ma. Czasami są takie dni, w których na przykład wszystkie bary są zamknięte. Też właśnie. Czasami bary są pozamykane, jak jest takie święto i być może w któryś dzień, czy 20, czy 21 też jakiś bar będzie zamknięty. Znaczy nie jakiś, tylko większość barów. Czyli na przykład dyskoteki będą pozamykane, nie będzie można się bawić i tak dalej. No, co? Napisane jest na przykład, z jakiego kraju są te wszystkie winy. O, to rarytas. Tutaj mamy informację, że tutaj są z Hiszpanii winka, tutaj są z Włoch, tam też z Włoch, tam są z Nowej Zelandii. Czyli mamy pogrupowane państwowo. A, rzeczywiście, tam są z Francji, z Peru, z Chile, z Australii. No, jaki wybór, kurde. Tutaj mamy całą półkę whisky właśnie. Tutaj likiery, rumy, tequille. Tequila. Pijesz, to jest ozdobny na kwiaty. To jest chyba ozdobny na kwiaty. Tutaj mamy jeszcze gin. Wódkę, taki wielki monopolowy w Food Marcie. U sklepu to monopolowa. Przypominam, że w sklepie mówiłaś, nie chcę takiej gumki. Ale no, ktoś musi nabrać dżem. Ale dobry dżem. Dobry? Co ty gadasz? To dawaj spróbować. Daj spróbować dżemu. Jak z Polski. I tani. 44. To pancake'ów byłby dobry. Nie taki dorobny. 5 zł to mało. Słuchajcie, obok Food Martu znajduje się jeszcze piekarnia. I tutaj widzę, że ceny są całkiem. Za 4 takie bułki, które tu widać na dole, 25 batów, czyli niecałe 3 zł, jakieś 2,80, 2,90. Tutaj jakieś chleby po 40 batów, czyli całkiem spoko. 65 batów. Tutaj w ogóle chleb za 55 batów, czyli za 6 zł. No to naprawdę... Całkiem przyzwoita cena. Na dole też po 55 batów chleby. Tutaj duży chleb za 75 batów. I jeszcze taki ładny z mąką, ładnie wyglądający, też 75 batów. Także naprawdę dobre ceny. Tutaj za jakiś chleb też 55 batów.
duży wybór chlebów w dobrych cenach. Także jestem w szoku. No i taka sobie piekarnia. Nazywa się... Właśnie, gdzieś tu była przed chwilą nazwa, której nie pamiętam, ale zaraz wam powiem, jak się nazywa. Tutaj też mamy różne chleby. 85, takie ciemne. Tutaj w ogóle taki wieloziarnisty za 95 chyba. 120 za taki bardzo duży. Słodkości. Tutaj pączki po 20 batów, czyli też dobra cena za pączka. 2,50. Gdzie? 2,20, 2,30. Tutaj takie różne bułki po 30 batów. Takie krosanty. Tutaj też takie jakieś różne fajne bułki po 25 batów, czyli jakieś tam 2,70, 2,80. A piekarnia nazywa się Harry Bakery. Harry Bakery. Bakery Shop. No, u Harry'ego. Piekarnia u Harry'ego. Spoko piekarnia. Nie wiem. Znajduje się bardzo blisko, bardzo ruchliwego skrzyżowania. Tutaj mamy drogę Teprasit Road, a ta w sumie zapomniałem, jak się nazywa. Chyba Tepraja. Tepraja? No możliwe, nie pamiętam dokładnie. No i tu jest taka piekarnia. I dobre ceny, ale czy pieczywo jest smaczne i dobre, to nie wiem, ale wyglądało dość dobrze. A teraz zapraszam was na film, w którym chcę wam pokazać ostatnią część naszej trasy samochodem z Pattayi do Phuket. Tutaj jest ten film. Trasa jest naprawdę bardzo ciekawa, więc myślę, że będzie to dla was interesujący odcinek. Link standardowo do tego filmu znajdziecie w opisie filmu, w przypiętym komentarzu oraz wyświetla wam się również ikonka po prawej stronie. Możecie w nią kliknąć i przejść od razu do oglądania. Także zapraszam. W tym filmie to już wszystko. Na razie, pozdrawiam. Cześć.